zmieniamy tę ksywę na kameleon, a nie koko, bo jak zwykle się potrafisz dopasować do rywala idealnie. No, próbujemy tak rozgrywać te walki taktycznie, ponieważ, no mówię, walczymy wadze ciężkiej i nie możemy się rzucić na hura z jednym ciosem, bo to może się różnie skończyć. Kameleon to dobra ksywa, poproszę. A co czułeś po tej pierwszej rundzie, która no nie do końca się potoczyła po twojej myśli chyba? Nic, ona miała być taką rundą rozpoznawczą tak naprawdę. Parę zadać mieliśmy ciosów i tak naprawdę kopać przeciwnika cały czas od pasa w dół lub prosto w okolice brzucha. Z tego względu, żeby gdzieś tam uśpić jego czujność. Nie było żadnego planu na żaden parter z tym przeciwnikiem. Chcieliśmy całą walkę rozegrać w stójce i od początku do końca to się toczyło po naszej myśli, tak jak zresztą było widać. Czyli rozumiem, że to kopnięcie to nie na takiej zasadzie wyszło, tylko było zaplanowane. Z tego co pamiętam, muszę tą walkę jeszcze raz obejrzeć na spokojnie, ale z tego co pamiętam, to wysokich kopnięć były tylko dwa. W tym jedno takie było na zasłoniętą gardę, a drugie już było celne. A czy ty się spodziewałeś, mówię już o walce wieczoru, że ona się tak szybko skończy, 30 sekund? Nie, no nie spodziewaliśmy się, że trzech rund na pełnym dystansie i remisu, bo to są dwaj świetni zawodnicy, Mamed i Michał, są dwaj świetni zawodnicy. No, gratulacje dla Mameda za zwycięstwo, no co mogę jeszcze powiedzieć, no przykro, że tak to się skończyło. Z jednej strony przykro, no, a z drugiej no gratulacje dla Mameda także. No jest to ostatnie pytanie. Jak będziesz świętował? Kiedyś mówiłeś, że tam byłeś w Toskanii, tak? Teraz są jakieś plany? Tak, wyjeżdżam w góry i zostaję tam do przyszłego roku. Dzięki. Karol, powiedz, to kopnięcie, faktycznie widać, że ty już nie podchodziłeś do rywala, czyli już w tym momencie wiedziałeś, że jest po wszystkim. No troszeczkę wciągaliśmy go na siebie, tak? Także cały czas, mówię, zadawaliśmy ciosy poniżej pasa, żeby on opuszczał ręce, żeby opuszczał gardę i troszeczkę, ja dokładnie teraz tej chwili nie pamiętam, muszę to jeszcze raz zobaczyć, ale próbowaliśmy akcji w klinczu, żeby te ręce mu zajechać, żeby on opuścił ręce. Czekaliśmy, aż on opuści ręce, po prostu na to cały czas, przez całą walkę. On w sumie rąk nie opuścił, mi się wydaje, tylko miał gardę cały czas, tylko opuścił przy twoim wysokim kopnięciu, myślał, że to tak, bo cały czas zadawałem ciosy w pas lub poniżej pasa i to o to chodziło, żeby tak, żeby opuszczał te ręce, żeby go zmylić. Tak samo straszyliśmy wejściem w nogi, żeby po prostu on opuszczał gardę, bo chcieliśmy zadać ten cios kończący właśnie nogą, no bo tak sobie wymarzyliśmy, że tak zakończymy ten pojedynek. To powiedz tylko, jak oceniasz dyspozycję Michała, doświadczony zawodnik. Bardzo dobra dyspozycja Michała, oczywiście też nie mogę powiedzieć, bo też troszeczkę byłem zaskoczony gdzieś tam jego ciosami. Mogło to różnie wyglądać, natomiast mówię, no bardzo fajna dyspozycja, cieszę się, że on jest z naszej federacji, cieszę się, że będzie walczył dla KSW, drzwi dla niego są na pewno otwarte w federacji i po prostu no trzeba troszeczkę teraz powalczyć i tyle. To powiedz, czy jest taki zawodnik, z którym byś chciał się teraz zmierzyć w obronie pasa? Jakiś konkretny? Jest, ale nie wiem, czy są takie możliwości, żeby można było z nim zawalczyć. Oczywiście jest to Fedor. Chciałbym kiedyś z nim zawalczyć czysto z jakiegoś sportowego punktu widzenia. Nie jest to jakaś tam moja obsesja czy coś. Po prostu wiem, że gdzieś tam nawiązana jest współpraca KSW z japońską organizacją Rising i teraz... No, tylko tyle, no to z sportowego punktu widzenia to jest to, bo na tą chwilę nie mam takiego zawodnika, z którym chciałbym się po prostu zmierzyć. Czekam na propozycję od właścicieli federacji. Cool. Bardzo ładny knockout, spodziewasz się bonusu za ten knockout? Oczywiście, że tak, spodziewam się bonusu, będę rad móc go przyjąć, oczywiście obiecuję wam już tu teraz, że nie zgarniam go dla siebie, przekażę go na jakiś szczytny cel, a co, no to zobaczymy. Kolejna gala w marcu, później w maju, planujesz w maju powrócić, czy jeszcze nie masz? Na tą chwilę nie mogę odpowiedzieć, ponieważ nie znam moich planów. Tak jak powiedziałem wcześniej, mój plan to jest wyjazd z góry i pozostanie tam do przyszłego roku. Natomiast jeżeli w Polskie. W polskie góry się wybieram, natomiast jeżeli chodzi o plany sportowe, no to na tą chwilę czekam na rozmowę z właścicielami federacji, to oni o tym zadecydują. Myślisz, że ewentualnie walka z Fedorem na Stadionie Narodowym to byłoby coś, co przyciągnęłoby, zapełniłoby stadion? Tylko za twardym dachem. No, oczywiście, że tak. Na pewno walka z Fedorem by to zrobiła. Dotychczas tą drogą podążał Mariusz Pudzianowski, wygrywając cały czas pojedynek za pojedynkiem, ale w momencie, jeżeli on przegrał, no to nie można ze sportowego punktu widzenia nas zestawić, chyba że właściciele federacji mają jakiś inny pomysł na to, na przykład walka nie o pas. Ale rozumiem, że to była walka nie o pas, to ewentualnie takie rozwiązanie by jakoś tam było do ciebie do przyjęcia. Zawsze możemy usiąść do stołu i rozmawiać. Ja nie jestem człowiekiem zamkniętym ani zacieszywionym, bo jestem otwarty na biznesowe propozycje. Proszę bardzo, możemy rozmawiać.